Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić o projektach zintegrowanych z całego świata, wersja już odcinek trzeci. Przypominam, że jest to podróż przygodowa i co do reguł domowych, to znacie je z pierwszych vlogów, także zaczynamy. A więc mamy studium przypadków. Numer trzeci, dlatego że dzisiaj będziemy mówić po przypadkach ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. Będziemy dzisiaj mówić o przypadkach europejskich, a więc są to przypadki z Niemiec, z Holandii oraz z Austrii. Do tej pory były opisane T5 Agreement, czyli umowa dla Terminal 5 w Heathrow oraz również i umowy IFOA, czyli Integrated Form of Agreement, które są obowiązujące dla organizacji Sutter Health w Kalifornii. One są podstawą procesów zintegrowanych w budownictwie IPD, czyli Integrated Project Delivery, czyli wspólne zrozumienie projektu i procesu jego dostarczenia, a więc jest to jedność. Dzisiaj będziemy mówić o specyfice niemieckiej przede wszystkim. U nich się ukształtowała taka formuła, która się nazywa Lean Construction Management. I wiele projektów, no właściwie prawie wszystkie projekty oparte są o jedną pracę, mianowicie dysertację Lean Process Management z koncentracją na tak zwanym TaktSight, czyli TaktTime, którą opublikował Jörg Kaiser w Darmstadt w roku 2013. No niestety nie dotarłem do tego tekstu. Natomiast rok później powstała niemiecka filia Lean Construction Institute, czyli w roku 2014. To jest jeden z no, takich najlepszych fachowców, jeśli chodzi o Lean i w ogóle o szczupłe zarządzanie. Nazywa się dr Mario Buchinger Kudus. On jest w ogóle fizykiem, jest trenerem Kaizen. Wyszkolony został w Toyocie. Był również doradcą Daimler AG i grupy Bosch. Jest przy okazji muzykiem i posiada swoją własną firmę produkcji muzycznej. To jest fragment wywiadu jego. Za chwilkę go przedstawię troszkę w szerszej formie, natomiast on powiedział, że klasyczne metody zarządzania zawodzą w obliczu cyfryzacji. Socjalne konflikty są nieuniknione, gdy cyfryzacja jest zastosowana jedynie dla zwiększenia profitu i efektywności. Czyli jakby przyłożenie cyfryzacji i nowych metod do starych reguł gry nie bardzo funkcjonuje. Tu jest fragment jego wykładu na sympozjum Change to Kaizen. Natomiast no, przedstawimy to w wersji polskiej, a więc dzisiejsze myślenie i działanie w wielu zakresach jest niekompatybilne z wyzwaniami jutra. W tematyce Lean, Kaizen i tak dalej jest to szczególnie widoczne. Wiele opracowań próbuje wyjaśnić, co przodujące przedsiębiorstwa, np. Toyota, doprowadziło do sukcesu. Dokumenty te koncentrują się w głównej mierze na poziomie metod, co jest kompletnie złą drogą. Menedżerowie i pracownicy obawiają się zakwestionować znane i ustalone drogi postępowania i ewentualnie je porzucić. Powszechne metody ze świata Lean były i są zwykle rezultatem rozwiązania jakiegoś problemu, który ktoś, głównie w otoczeniu Toyoty, doświadczył w ciągu ostatnich dekad. Jest jednak wiele firm, które poza Toyotą wypracowały podstawy długoterminowego sukcesu. Pytanie nie jest zatem, jak funkcjonuje metoda, tylko raczej, jaki typ myślenia, czucia i działania prowadzi człowieka do znalezienia właściwych rozwiązań konkretnego problemu? Wiele przedsiębiorstw ponosi porażkę, pytając o właściwe rozwiązanie, gdyż często nie jest jasny kierunek docelowy, czyli nasze Hoshin Kanri, jak pamiętacie z poprzednich vlogów. Nigdy nie ma królewskiej drogi. Żadna akcja nie może być generalizowana. Wszystkie dobre przykłady są możliwościami nauki, ale nigdy nie są całkowicie zgodne z wyzwaniami leżącymi u ich podstaw. Wielu doradców przyrzeka to, co sobie wielu menedżerów życzy, czyli uniwersalne rozwiązanie, z którym można stawić czoła aktualnym wyzwaniom. Tyle, że takiego podejścia nie ma. Kultura nie jest tym, co może być metodycznie stworzone i wdrożone. A więc widzimy, że jest to takie dość dogłębne myślenie, z którego jednak wywodzą się
zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia. Teraz zajmijmy się pierwszą, taką chyba najbardziej spektakularną organizacją, spektakularną firmą, która się zajęła Lean Construction. To jest grupa Weisenburger z Niemiec. Oni stosują na dobrą sprawę Lean Construction od roku 2010. Zaczęli od pilotażu. Zresztą Niemcy praktycznie prawie wszystko zaczynają od pilotażu, jak już sobie poukładają pewne reguły gry. To był pilotaż z roku 2010. Do 2017 roku już mają ponad 100 projektów z zastosowaniem Lean Construction Management. Był to ośrodek opieki nad osobami starszymi, 142 mieszkania w południowo-zachodnich Niemczech. Więc punkt wyjścia to miał być rosnące oczekiwania klientów, rosnące wymagania technologiczne i techniczne oraz zanotowano spadek jakości pracy podwykonawców. Konieczne stało się ustrukturyzowanie przepływu pracy oraz jej standaryzacja, żeby to wszystko zaczęło mieć sens. Zatrudniono konsultantów Lean z Porsche Consulting. Jak pamiętamy, firma Porsche jest firmą Lean. Zrobiono kilkudniowy warsztat, więc zanalizowano projekt, ułożono strategię produkcji na bazie zasad Lean, czyli takt, flow, pull, zero strat i błędów. O takcie i o flow mówiliśmy, zresztą o pull też. W celu stworzenia płynnego przepływu, czyli flow, zastosowano takt, czyli takt time, o którym było w poprzednich vlogach. Zaczęto od fazy prac wykończeniowych. Metoda ta dała budowie spokój, transparencję i stabilność. Takt time sprawdza się szczególnie dobrze w obiektach o podobnych jednostkach modułowych, czyli na przykład hotele albo mieszkania. Ale również takt time można stosować przy pomocy strukturyzacji pracy, również można stosować na nietypowych, niepowtarzalnych obiektach. Więc zasada takt time była taka. Im mniejszy takt, tym drobniejsze jednostki pracy w podziale work structuring, czyli strukturyzacji pracy, i tym stabilniejszy był wtedy cały proces produkcyjny. Weisenburger wypracował jako optymalne takty jedno- lub dwudniowe, które najszybciej ujawniały błędy i niedociągnięcia. Konieczność szkoleń i potem instruktażu na budowie okazała się kluczowa. Najważniejsze to było dotrzymywanie terminów, gwarancja wykonania oraz umiejętność kooperacji z innymi branżami oraz również wzajemne wspomaganie się branż dla utrzymania taktu. Czyli standardowe podejście do takt time. Natomiast w ramach relacji kooperacje z wykonawcami polegały na budowaniu długotrwałych relacji. Na przykład firma Klima Level Energie Systeme GmbH była zatrudniona w 70% projektów grupy Weisenburger. Tu mamy prace wykończeniowe, projekt z pracami wykończeniowymi. Na obiekcie termin tej pracy to był 10 miesięcy. I mamy tutaj kilka takich punktów, które są związane z tworzeniem takiego taktu, a więc mamy identyfikację funkcjonalnych klastrów, czyli to była elewacja, dach, klatki schodowe, ogólne strefy dzienne, pomieszczenia techniczne i pokoje, 75 sztuk tych pokoi. To jest taka strukturyzacja pracy i w ogóle definicja tych wszystkich taktów. Zdefiniowanie standardowej jednostki taktu dla każdego klastra osobno. Przy bliższej analizie na każdej budowie da się wydzielić powtarzalne zakresy i elementy, nawet również w stanie surowym, na przykład szalunki konstrukcji betonowych albo na przykład podziały dylatacyjne konstrukcji betonowych wylewanych. Następnie ułożono kroki procesu, czyli pamiętamy te 6 kroków z tworzenia taktu. W tym przypadku wyszczególniono 154 kroki na każdy takt. To był pokój mieszkańca z łazienką. Rozłożono na wszystkie jednostki pracy. To były w każdym z tych pomieszczeń było ich 154. Tutaj mamy metodę takt-time, ponieważ było to wykończenie, więc idziemy od góry. A więc mamy
zharmonizowany przepływ, czyli lines of balance. Jedna z tych metod, te, które pamiętamy, one zawsze były od dołu ciągnięte, lines of balance albo flow lines. Natomiast tutaj w tag time, w tym przypadku, no, zasadne jest tworzenie tego od góry, dlatego że prace wykończeniowe postępowały od najwyższego piętra. A więc mamy jako czwarty krok obliczenie zakresu pracy. Mamy wymiary, zawartość prac przeliczone na wartości nakładów wszystkich 154 kroków i ułożono diagram podziału pracy. Natomiast kolejna rzecz to było stworzenie pakietów pracy i zharmonizowanie, czyli taki sam czas trwania. Jak pamiętamy, ten pociąg ma przejeżdżać z taką samą prędkością przez wszystkie takty. I opracowano harmonogram otaktowanych działań. Ale nie jako sztywnego planu, ale struktury. Czyli chodziło o to, żeby celem było płynne przejście z jednego taktu do drugiego. No i również wizualizacja tego, przedstawienie na planszach w Big Room. Tu mamy tablice, które Niemcy używają. Zresztą w wielu firmach są takie tablice i nawet są takie specjalne już szablony i te karteczki, i również te takie pojemniczki na kartki, które są, no, po prostu nie przyklejane, ale są wkładane w odróżnieniu właśnie od tych standardowych pierwszych planów Last Planner System. Tutaj mamy wkładane do przygródek. Tutaj mamy jeszcze bliżej fotografię tego, w jaki sposób te karteczki wyglądają. Tutaj po lewej stronie mamy karteczki przyklejane. Także są różne metody. Jedne są analogowe, również można stosować metody cyfrowe. Czego się Weisenburger nauczyło z tego procedowania? Czyli przy występujących zmiennościach pociąg jest natychmiast zatrzymany albo jest dodany pusty wagonik. Nigdy błąd nie jest przekazywany dalej. To jest tak zwane jidoka japońskie, czyli utrzymanie jakości. Główne motory sukcesu to była kontrola w krótkich cyklach i zintegrowanie pracowników. Przepływ tygodniowej pracy na tablicach, więc kroki procesu, terminy, informacje, zdjęcia jako wizualizacja stanu projektu dla wykonawców, inwestora i klientów. Last Planner System się kłania, a więc mamy tutaj przede wszystkim wizualizację całego procesu powstawania zasobu czy aktywu. To jest podstawa. Od tego się zaczyna zrozumienie projektu, zrozumienie procesu przez wszystkich uczestników. Właściwe oszacowanie optymalnej wielkości buforów. Trendem jest redukcja tych buforów dla ścisłego powiązania wagoników. Także just in time, który jest to... Powszechnie się myśli, że just in time to polega na tym, że likwidujemy wszystkie bufory i ten proces przechodzi płynnie z jednego produktu, w produkcie z jednej stacji do drugiej. Natomiast istotą właściwie just in time jest koordynacja wszystkich branż, czyli kooperacja w ten sposób, żeby ten proces był płynny i żeby nie miał żadnych buforów. Znaczy jakieś tam bufory na pewno muszą być, no ale natomiast chodzi o to, żeby one nie zakłócały płynności. I warunkiem powodzenia jest zaangażowanie na najwyższych szczeblach zarządzania. To powtarzam wszędzie. Od tak zwanego buy-in, czyli od kompletnej akceptacji samej góry zarządzania, zależy w ogóle sukces projektu Lean na budowach. Istotne jest zachowanie entuzjazmu z pilotażu dla kolejnych projektów, czyli ciągły rozwój. Te zwyczaje, które jak pamiętamy, po 21 dniach się zrobi zwyczaj, po 90 dniach powtarzania tej samej czynności robi się już z tego kultura. Czyli te zwyczaje trzeba budować i utrzymywać, a nie spoczywać na laurach. A więc mamy Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie w cyklach PDCA, do których możemy używać arkuszy A3. Dla przyszłych projektów uczymy się z aktualnych błędów, które muszą być ujawnione, i mierniki, które służą do kontroli pracy, one nigdy nie służą do obwiniania kogokolwiek. No i oczywiście nic na siłę. Od początku tak tygodniowy był wystarczający.
Czyli zaczynamy od jakichś taktów, które są w miarę długie, a potem próbujemy skrócić. Na przykład możemy sobie zarezerwować sobotę jako dodatkowy bufor, gdyby trzeba było ją wykorzystać do pracy, ale planujemy ją na 4 dni albo na 5 dni. Także sobota jest wtedy takim buforem dodatkowym, który wcale nie musi być wykorzystany. W projektach budowlanych odstęp między inwestycjami jest duży, nauka bywa zapominana. To jest też fakt. Dlatego potencjał rozwoju musi być wspomagany efektywną współpracą i wymianą informacji, również pomiędzy inwestycjami. Także na dobrą sprawę wszystko, co robimy, powinniśmy robić w tej samej metodyce ciągłego uczenia się. Wypracowanie standardów, arkusze, szablony, dokumenty, metody, narzędzia i centralnie zapisane zasady Lean. To od tego wyszła grupa Weisenburger i oni to wszystko sobie katalogowali od roku 2013. Szkolenia i warsztaty na modelu z klocków Lego dla nauki przepływów Lean. Są takie gry Lean, które bardzo fajnie integrują ludzi. No i liczba projektów z zastosowaniem metodyki Lean wzrosła w Weisenburger od 50% w 2013 roku do 90% w 2017 roku. Właściwie nie było tam nigdzie mowy o BIM-ie. Bardziej była praca skoncentrowana na Lean Construction, co jest też dość charakterystyczne. Także ta cyfryzacja, ona nie musi tutaj być jakby priorytetem, żeby efektywność budownictwa była podniesiona. Wystarczą takie prace koordynacyjne, jeśli chodzi o same procedury wykonawcze. I tutaj jest takie przeliczenie czasu tag time, a więc dla obliczenia jest taka ilustracja, w jaki sposób możemy liczyć, w jaki sposób w ogóle tag time się opłaca. A więc dla obliczeń wybrano obiekt z 40 pokojami, czyli taki przykład. A więc wydajność pracy branż budowlanych wynosi 5 pokoi na tydzień, czyli mamy jeden pokój dziennie. I zakładając długość taktu 5 dni, czyli dla każdej z tych branż, dla 5 pokoi, tworzymy z tego takt całotygodniowy. Czyli przy 40 pokojach daje to 8 tygodniowych taktów, 5-dniowych taktów. Sekwencja prac branżowych wynosi 20 firm. To już mamy 20 firm i każda firma działa jeden dzień pracy, czyli dzień pracy w jednym pokoju. DP, dzień pracy w jednym pokoju. A więc mamy ten takt 5-dniowy, których jest 8. Czyli jedna firma pracuje jeden tydzień nad 5 pokojami. Kolejne branże wchodzą po tygodniu. Ich czas pracy wynosi 20 tygodni, czyli łączny czas pracy na obiekcie, to jest długość tych sekwencji firm. Następnie liczba dni minus 1 razy czas taktu, czyli wynosi to wszystko 135 dni pracy. Natomiast gdybyśmy poddali ten proces strukturyzacji pracy, wtedy mamy 40 taktów jednodniowych, dlatego że każda firma pracuje jeden dzień w pokoju, a w drugim dniu wchodzi do tego pokoju następna firma, a w trzecim kolejna. Także mamy ten takt pracy jest jednodniowy i wtedy łączny czas pracy na obiekcie to jest ta sama operacja matematyczna i wychodzi nam z tego 59 dni pracy. Także dla jednego dowolnego pokoju zamiast 20 tygodni on jest skończony w 20 dni. Czyli wszystkie te firmy robią go po kolei. Także każdy pokój jest wykańczany w komplecie i dopiero potem firmy przechodzą do kolejnego pokoju. Czyli po 20 dniach pierwszy pokój jest gotowy i dalej po następnych z odstępem jednodniowym, stąd ta liczba TT jest od tego jest odjęty jeden dzień. Przez te 59 dni, wszystkie 20 branż kończą te 40 pokoi właśnie
w tym strukturyzowanym takte. Czyli mamy zamiast 20 tygodni skończymy 20 dni, co daje skrócenie czasu o 80%. Natomiast za całej inwestycji jest to skrócenie czasu o 56%, czyli ze 135 dni do 59 dni. Także taka strukturyzacja i takie dokładniejsze, takie mniejsze granulowanie tej pracy. Oczywiście to się wiąże z pewnym planowaniem i z pewną koordynacją, ale to robią między sobą, jak pamiętamy z Last Planner System, to robią między sobą branże. Także wtedy mamy skrócenie łącznego czasu procedowania inwestycji. Również nie oznacza to żadnego wzrostu wydajności, tylko po prostu te branże wchodzą po sobie praktycznie do poszczególnych pokoi. Natomiast cele Weisenburger, które sobie założyli, do tej pory mają stabilizację procesów inwestycyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa przez redukcję stresów w procesie i również zwiększenie jakości produkcji budowlanej, a przyszłościowo zaplanowane zwiększenie szybkości i zwiększenie transparencji procesów. Czyli mamy te cztery cele Shigo-Shingo, czyli pamiętamy, wychodzimy u niego od bezpieczeństwa przez jakość do kosztów i do terminu. Kolejna firma, Batek z Berlina, stosuje Lean Construction na swoich budowach od 2019 roku. No i tu mamy to niewłaściwe przedstawienie tych prostokącików tak time, dlatego że zaczynamy od góry. Jest to na dobrą sprawę rozszerzenie Ganta, czyli takie tradycyjne podejście w troszkę nowszej metodyce. No, to jest taki trochę wizualny chaos, jeżeli zastosujemy również modele BIM, czyli modele, które rosną od dołu. Na przykładzie mam tutaj jednostkę mieszkaniową Neustrelitzer Strasse w Berlinie. Inwestorem było, widzimy, Hovogue, Wohnungsbaugesellschaft. 105 mieszkań było, powierzchnia brutto w sumie 8110 m2. Koszt był 16,7 miliona euro i budowano to przez 2 lata. Punktem wyjścia była tak, akceptacja kierownictwa firmy. Już mówiliśmy, od góry musi być kompletne przekonanie, że chcemy to robić. Oni powiedzieli w ten sposób, spróbujcie, skoro doświadczenia były dobre, dlaczego nie? Także to taka trochę ostrożna akceptacja, no ale poszło dobrze. Lean to właściwie nic innego jak zorganizowany przepływ inwestycji. Celem było bezpieczeństwo planowania i terminowość poprzez zastosowanie TaktSight. Przebieg procesu był taki, że analiza projektu i przygotowania trwały pół roku w celu integracji jak największej ilości branż od początku i dla uzyskania od nich informacji zwrotnej. Zastosowano metodę just in time, czyli przy wszystkich krokach produkcji materiały i wyposażenie miały być dostępne w odpowiedniej jakości, w odpowiednim czasie i ilości na odpowiednim miejscu. To się wiąże, jak już mówiliśmy, przede wszystkim z koordynacją wszystkich branż i wszystkich podmiotów występujących w tym procesie. Starano się przy okazji uniknąć niepotrzebnej logistyki. Głównym celem był flow, czyli płynny przepływ. Zastosowanie Lean. Większość branż w projekcie pracowała już w metodyce Lean z dobrymi doświadczeniami, zatem chętnie to podjęła. Instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewania, monterzy płyt gipskartonowych i płytkarze. Reszta firm została doszkolona. TaktSight ustalony został na 5 dni. Na początku dużo detalicznej pracy było planowania, ale potem o wiele mniej. Także ta granulacja strukturyzacji pracy, ona wymaga pewnej pracy planowania, ale jak już mówiliśmy, to załatwiają branże praktycznie między sobą pod kierunkiem mentorów, czyli średniego managementu. Koordynacja, więc spotkania zredukowane zostały w czasie do 15 minut, najpierw codziennie, potem 3 razy na tydzień, a w końcu co tydzień. Koordynacje bezpośrednie na budowie przy pomocy tablic ze wszystkimi informacjami i planszami TaktSight, czyli kompletna wizualizacja procesu pracy. Software Lean. Na razie, na początku, zrezygnowano z zakupu software, odkładając do szerszego zastosowania Lean w projektach.
A więc takie dość rozsądne podejście, takie ekonomicznie rozsądne. Zresztą firma Batek, ona zakładała, że te kolejne inwestycje Lean będą wtedy stosowane, kiedy będą mieli takie obiekty z powtarzalnymi elementami. Kolejna firma Dress & Somer. Lean Construction mają od około 2013 roku, czyli mniej więcej jak była ta rozprawa, ta dysertacja Jörga Kaisera. No i projekty Dress & Somer. Hala hokejowa w Sankt Petersburgu, ponad 33 tysiące metrów kwadratowych powierzchni brutto, 57 milionów netto koszt realizacji. Budynek Biotest AG w Dreieich, 35,5 tysiąca metrów kwadratowych brutto, 250 milionów realizacja inwestycji, 250 milionów euro. Wyższa szkoła w Düsseldorfie, przez 10 lat robiona, 108 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni brutto, 239 milionów netto koszt budowy. No i również budynek Downtown 118 w Dubaju, 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni brutto. No i tu widzimy również, w jaki sposób zwizualizowana została korzyść ze stosowania Lean, to jest to niebieskie, w porównaniu z nieprzewidywalnym przebiegiem projektów bez Lean Construction. Lean Construction Management w Dress & Somer to holistyczne planowanie inwestycji przez wszystkich uczestników. Pierwszy krok to była poprawa komunikacji między kluczowymi branżami, głównie projektantów i inżynierów z wykonawcami, w celu przeprowadzenia całościowej analizy procesu inwestycyjnego w formie warsztatów z udziałem wszystkich branż. Inwestycja ma być rozumiana jako priorytetowo traktowany proces produkcyjny, a więc mamy połączenie planowania z produkcją, co jest takim kontrnurtem do tego, co pamiętamy od Taylora. Drugi krok to było ułożenie wszystkich kroków procesów inwestycji w postaci strumienia wartości, czyli value stream mapping, mapowanie strumienia wartości, z ustawieniem sekwencji ich dalszego przebiegu. Od tego powinniśmy właściwie wychodzić w każdej inwestycji. W trakcie tego procesu wszystkie zadania zostają podzielone na mniejsze części, czyli takty, według logicznych struktur podziału, np. stan surowy na delatacjach lub miejscach najmniejszych obciążeń. Trzeci krok. Na bazie taktów ustalona zostaje struktura przebiegu działań między kamieniami milowymi z uwzględnieniem rdzeni stabilizujących, czyli planowanie procesu. Jako rezultat fazy planowania ustalone zostaje kto, kiedy, przy użyciu czego i co powinien wykonać. Poszczególne branże zostają ustawione jako wagoniki pociągu, pamiętamy, tak time, tak site, do uzyskania płynnego przebiegu bez pusty w przebiegów, bez zahamowań i krzyżowania się prac różnych branż. System. Przez to ten cały system realizacji inwestycji staje się elastyczny i odporny. Podstawowe planowanie odbywa się w cyklach 4 do 6 miesięcznych, weryfikowanych co 2-4 tygodnie ze wszystkimi uczestnikami, ewentualnie dopasowywanych. Wszyscy uczestnicy mają wspólny cel, a więc jest to wizualizacja tego, co uzyskujemy podczas stosowania Last Planner System. Tutaj mamy kilka ilustracji z tego, w jaki sposób to organizowano w Dress & Somer. Zastosowanie Lean Construction. Drugi krok, czyli utworzenie tych taktów. Jak widzimy, te takty u nich są raczej w tej tradycyjnej metodyce Ganta. No i już planowanie detaliczne przy pomocy tych karteczek wkładanych do przegródek. I również mamy tutaj diagram Plan, Do, Check, Act, czyli PDCA. I teraz tak, przyznam, że jestem trochę zaniepokojony tym rozwojem, dlatego że no, jeżeli oni już w ten sposób to organizują, no to ciężko będzie ich dogonić. No ale jak mówi znane polskie przysłowie, jaki pan, tak mu materiał ustaje. Jedyne pozytywne jest to, że tutaj właściwie nigdzie nie było mowy o BIM-ie. Najwyraźniej nie potrzebują, żeby jednak poprawić efektywność budownictwa, ale już w takiej Austrii na przykład również i stosowane jest Lean Construction z BIM-em. Na przykład Strabag, wiedeński Strabag, stosuje Lean Construction 2011 roku.
Między innymi właśnie zaproponowali tak zwany Lean Construction Asphalt w metodzie na A4 w Polsce, od Brzeska do Wierzchosławic. Polegało to na tym, że ten taktem tak ułożony, żeby nie było strat w produkcji asfaltu i w jego transporcie. Z 15% przestoje zredukowano do 2%, a w tej chwili przestoje właśnie w Strabagu przy takich realizacjach wynoszą 0,19%. Także jest to metodyka, może nawet nie tyle to jest takie lean construction, ale właściwie lean production. No ale jest to w pełni zintegrowane w firmie, która zajmuje się infrastrukturą, głównie infrastrukturą Strabag, czyli Straßenbau AG, czyli budowa dróg, spółka akcyjna budowy dróg. Tutaj mamy lean w budownictwie drewnianym. To jest, ustawione są tutaj diagramy, przy pomocy których mierzona jest praca, która przynosi wartość, i usuwane są przy pomocy różnych diagramów kontrolnych, typu diagramu spaghetti albo analizy strumienia wartości, ustawiane są najlepsze procesy przepływu, żeby miały jak najmniej strat, czyli takie dość naukowe podejście do produkcji, no w tym przypadku tutaj konstrukcji elementów drewnianych. A więc mamy tutaj opracowania bardzo takie naukowe. Zresztą w ogóle Niemcy i Austriacy mają takie dość solidne, takie no, pedantyczne podejście do tego. Tutaj mamy kolejne zdjęcia. To jest Flare of Frankfurt. Kolejny budynek, również dość naukowo opracowany, i również mamy tutaj na dole po prawej stronie wszystkie elementy, wszystkie poziomy Last Planner System. To jest budynek, który zaprojektował architekt Hadi Teherani. Jest to we Frankfurcie, 24,5 tysiąca m2. Zrealizowała ten obiekt firma Züblin AG, czy to jest córka firmy Strabag. To jest hotel, mieszane użytkowanie i mieszkania. Także taki wielofunkcyjny obiekt. Przejdźmy do Niderlandów teraz. To jest taka nowa nazwa dla Holandii dawniej. Firma Dura Vermeer Construction and Real Estate. Lean Construction stosują od 2007 roku, ale nie zbyt skutecznie od samego początku. Więc jak to u nich wyglądało? W 2011 roku zatrudniono konsultanta Lean. Przedstawił on, czym jest Lean, podał przykłady, no i okazało się, że dla kierownictwa biznesowo Lean miało sens. A więc tak, zrobiono to dość metodycznie. Pierwszy krok to był strategiczny A3, czyli ten diagram A3, który trwał 2 godziny. Obecny był przy tym cały zarząd. No i zdołali wypełnić pole stanu obecnego. Także przez 2 godziny nie doszli zbyt daleko, no ale zrobili potem booking następnego spotkania, już tym razem 6-godzinnego. No i wyciągnięto wnioski. Okazało się, że firma do tej pory ignorowała procesową stronę działania i nie wpisała Lean do swojej strategii. Następnie wyizolowano w A3 główne źródło kosztów, czyli błędy i usterki, czyli arkusz problemowy, gdzie problemem stały się błędy i usterki. Kupowano za wiele działek deweloperskich w nadziei na projekty. Koszty przysparzały też niektóre z 8 powiązanych firm. Obrót Dura Vermeer to było 700 milionów euro. Koszty usterek były 26 milionów euro, zyski 11 milionów euro. Czyli dla lepszych zysków postanowiono albo podwoić jakość projektów, albo wyeliminować straty. Celem firmy stała się redukcja strat o 30% rocznie. A więc tematem, czyli tym takim podejściem do problemu było, co zmienić w podejściu, jakie elementy są kluczowe, i stworzenie standardu postępowania, przy czym miano to monitorować co miesiąc. Następnie wykonano tak zwany Kaizen Event, czyli warsztat Kaizen, 5-dniowy,
każdy jeden dzień w tygodniu. Tematem był koszt usterek. 10 uczestników z firmy powiązanych z różnych szczebli. Na kolejnych spotkaniach podano 30 powodów, z nich wybrano 7, zwizualizowano je na tablicach. Wyodrębniono przyczyny: brak relacji z dostawcami, zła kalkulacja godzin, straty informacyjne na procesach, nacisk i stres w ofertowaniu. Po działaniach naprawczych w 2013 roku, czyli 2 lata później, koszt usterek zmalał do poniżej 6 milionów euro. Kolejny Kaizen Event, 5 dni, pół roku później. Zasięg rynkowy był tematem. Po działaniach naprawczych wzrost był z 1,8% do 2,3%, a celem było 3% zasięg rynku holenderskiego firmy Dura Vermeer. Trzeci Kaizen Event, tematem był proces przygotowania ofert. Po działaniach naprawczych i celu 30% wygranych przetargów, jedna z firm powiązanych doszła nawet do 50% wygrywanych przetargów. Więc proces doskonalenia w Dura Vermeer trwa cały czas. Także to już będzie na tyle dzisiaj. Widzimy, że przy wdrożeniach Lean chodzi cały czas o biznes. To nie jest jakiś wymysł, tylko to jest poprawianie biznesu poprzez poprawianie efektywności procesów produkcyjnych. Jeśli chodzi o dalsze vlogi, to w następnym zrobimy taki przerywnik od tych przypadków, bo jeszcze będzie jeden vlog o przypadkach. Powiemy o Australii i o Finlandii głównie, czyli kolejna jakby taka metoda umów relacyjnych. Natomiast w przyszłym vlogu zrobimy przerywnik o ciągłym doskonaleniu. Podamy przykład nietypowy, dwa przykłady będą. Jeden to będzie przykład sportowy, a drugi przykład będzie naszego zdrowia. I to będzie taka właśnie kontynuacja tego, co robiliśmy w vlogu 11. Także zostańcie zdrowi i do następnego razu.